Bardzo korzystne dla miejscowości, bo nieważne, że tam się później ktoś dyskutuje, a
nie jest na zebraniu, że albo tak ustawimy, albo tak. Uważam, że po to jest zebranie. Powiadomień wysłałam 5 zawiadomień w różne strony Łużyna, jeszcze 6 zawiadomienie było na tablicy ogłoszeń. Także uważam, że wszyscy byli poinformowani. Jak już nadmieniłam, cel przedstawiłam naszego zebrania, jaki jest główny. Niemniej jednak jeszcze w porządku przewiduje jakieś tam sprawy różne, może jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli Państwa informuję, bo może jestem zobowiązana do tego, żeby, jako że już no więcej rok uczestniczę w tym życiu takim samorządowym, reprezentuję tu naszą miejscowość, żeby króciutko o charakterystykę takie sprawozdanie zrobić z wykorzystania funduszu z tego roku. Więc krótko odpowiem, że fundusze zostały wykorzystane maksymalnie, jeszcze nawet za brak. Także no nie wiem, jeśli kredyty ja zaciągnąć, panie wójcie, żeby nam, żeby, bo roboty zrobione było bardzo dużo, że zabrakło funduszu, no ale ważne, że mamy bardzo, no to już porozmawiamy później. Czyli powiem, co było zrobione. Jak wiecie Państwo, w ubiegłym roku, też w terminie, to dosłownie tego samego dnia, w tej samej godzinie, zobaczyłam w swoich materiałach, też 18 września takie zebranie się odbyło w ubiegłym roku. Podjęliśmy wtedy uchwałę, że wydatkujemy pieniążki i celowo w 100% właśnie były trafnie te pieniążki dobrane i wykorzystane. A mianowicie zostały zakupione stoły do świetlicy, proszę Państwa, tu widzicie, krzesełka, została wyposażona kuchnia w zastawę stołową na 60 osób i zostały wykonane schody z chodniczkiem wzdłuż świetlicy i z podjazdem dla wózków, dla osób niepełnosprawnych, tutaj z tej strony. No jak nadmieniłam, że tych pieniążków jeszcze zabrakło, będę tutaj pana wójta jeszcze prosić, żeby to jakoś, no, żeby nas nie zakredytował, no, tak jak mówiłam, że zabrakło. Ale ważne jest, że mamy zrobione, no bo może trudno było, głupio było, że tak powiem, przepraszam, że się tak wyrażę, że coś tam zaczęte, a nie skończone. Tak, bo była taka ta wersja, że coś tam się zacznie, ale nie skończy. Jednak dokonane, do końca wykonane. Jeszcze tu czekamy, jak widzicie, uzupełnienie w trakcie pracy. Już firma była w czwartek, robiła. Uzupełnienie tylko przy filarach i tutaj przy podróżnicy. Jak to już będzie zrobione, to już będzie docelowo wykonane chyba cały zakres, tak? Czyli no taka krótka informacja z funduszy obecnego roku. Teraz na przyszły rok dyskutujemy. Ta kwota jest minimalnie większa. Troszeczkę pan mówił, że troszkę dołoży. No jest różnica, ale niewiele. Chcielibyśmy jeszcze więcej. I jeżeli można, ja zgłoszę do Państwa taki wniosek. Uważam, że mieszkam tu w tej wsi i mam pełne prawo, żeby zawnioskować to, co jest najważniejsze na dzień dzisiejszy, najpilniejsze, poza tym co, z czego można zyskać się, no może tego nie powiem na razie, czyli wymianę oświetlenia ulicznego na światło LED-owe. Czyli mój wniosek brzmi, wnioskuję o wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na rok 2017 na wymianę oświetlenia ulicznego na lamp rtęciowych na LED-owe. Uważam, że to jest trafny wniosek mój, nie wiem, czy mnie poprzecie. Proszę Was bardzo o poparcie. No nie wszędzie jest jeszcze oświetlenie, tak się składa. I to ale chwileczkę, ja jeszcze skończę. Tak się składa, że no ja oceniam tą sprawę, że jeżeli coś takiego będzie, to będzie korzystne zjawisko i dla naszej miejscowości, i również dla urzędu, bo jakieś tam oszczędności być może, bo już tam na takie analizy będą, że to będzie korzystne i skuteczne. Także uważam, że moja propozycja według mojej oceny jest no taka trafna. Bardzo proszę o poparcie. Proszę o głosy teraz. Czy jakieś pytania? Ile jest dla... oświetlenie przekończone, jest cisza, był złożony wniosek rok temu. I nie mam nawet odpowiedzi na wniosek. Żeby zrobić
zmian, bez żadnych tam. Przynajmniej 3 lata i prosimy o te 3 lata. Bo jest ciemno, czasy są coraz gorsze, kręcą nam tam się różni ludzie. I przynajmniej, żeby ta droga, gdzie są budynki, była oświetlona. Przynajmniej o 3 lata prosimy. Nawet zwykle. Proszę jeszcze. Odnośnie mojego wniosku. Konkretnie, jak będziemy skarżyć tylko tyle w mieście, jak tam są słupy, co w ogóle. W ogóle nie ma. Całe to szarpanie nie ma w ogóle szkasku. Słupy stoją, a nie ma żadnej lampy. To co z tego, że wymienią kawałek i kawałek jest światła, nie się wjechał w jedny tunel. To jest słup, brakuje. Ja mam pytanie, ile lamp rtęciowych jest na terenie wsi w tej chwili? No bo pani powiedziała, że pani chce lampy rtęciowe wymienić, tak? Słucham? Ale nie, ale rtęciowych, bo pani sołtys powiedziała, że rtęciowe do wymiany będą w tym roku, to tak? Nie jest. A wszystkich razem ile jest, pani sołtys? Chodzi o to, dlaczego to są pieniądze sołeckie,
oświetlenie, a nie z innego funduszu. Ale również gmina dostaje zwrot 40% tego, co jest wydawane na fundusz sołecki. Także jak pan wójt wyda 10 tysięcy, to dostaje plus 4 tysiące. Także jest to opłacalne dla gminy również. Znaczy nie, to jest opłacalne dla nas wszystkich, bo nie mówimy gminy, bo w ten sposób robimy coś takiego, że są mieszkańcy, jest gmina. Wszyscy jesteśmy w gminie. Jeżeli nam zwrócą część tych pieniędzy, to się cieszmy z tego. Natomiast chcę powiedzieć, że i w tym roku, i w tamtym roku Fundusz Sołecki został wsparty jeszcze z dodatkową kwotą pieniędzy. To nie jest tak, pewnie tych 40% by zabrakło. Także nie mówmy, że jakieś 40%, że gmina weźmie 40%. No, ale bardzo, ja rozumiałem, że daje wam jakieś pieniądze, a 40% sobie wycofuje i tak jak było zmieni. No właśnie, jest więcej, no. Zabrakło nam tu, gmina dołożyła, zabrakło nam na okna, gmina dołożyła nam też okna. No to jest takie właśnie 40% tutaj idzie. No to może zróbmy no teraz, zróbmy to oświetlenie do tego naszego dworu, jak my to mówimy. Spróbujmy, nie wiem. To znaczy ja proponuję tak. Przez dwa lata te drogi następne. No to no, się na przyszły rok przeznaczyć na oświetlenie, to w ślad za to decyzję, jeżeli dzisiaj ją podejmiecie, my w gminie policzymy wszystkie lampy, zrobimy taki bilans, ile by to kosztowało, jeżeli byśmy chcieli ogarnąć salę, w której później ile
mamy tych pieniędzy sołeckich, ile ewentualnie gmina może dołożyć tych pieniędzy. No, w jednym roku na pewno całości się nie, ale będziemy mieli jasny obraz, ile czasu nam potrzeba, żeby zrobić tak, żeby było. Panie Panie, bo w niektórych miejscach co ja tylko pieniądze. To brakuje z ile Pani sołtys, a ile kosztuje jedna lampa LED-owa? No pani przedstawia wniosek, to myślałam, że pani jakiś kosztorys przygotowała. Jeżeli będzie decyzja, to
przyjdź i zobacz, co powie. Świeci tylko księżyc. Jak księżyc świeci, to jest ok, bo jeszcze nie świeci. Pani sołtys, ale to z tego wynika, że z 15 300, tak? To za tę sumę można zrobić około 20 lamp, tak? Jak nie chce, nie wiadomo, pani się wcina, nie wiadomo, ile będzie pan zrobić, to nie wiem, czy ja będę. No przecież, ale przecież pan wójt powiedział. Pani już obliczyła, ile to będzie. Pan wójt powiedział, nie wiem, czy pani słyszała, ale pan wójt powiedział ponad 600 zł, tak? Około 600 zł, tak? No to, no to za taką sumę zrobi się około 20-25 lamp, tak? No dobrze, bo nawet ja już poznałam. Właśnie by się wyjdzie, jeszcze Państwa na powody. Trzeba zrobić. Właśnie. I od razu się na nas nie wiąże, ja bym bardzo uważam, że jeżeli coś zaczniemy, no to, to będziemy to kontynuować. Od razu zbudowamy pańczy. Tak, na pewno zrobimy to. Najstarsze lampy, one 150 lat i energię ciągną i tak dalej. Później przejdziemy do tej linii. No panie, ja sobie nie wiem. Uzupełniać w ten sposób, że tam, gdzie lampy nie ma, zakładamy nowe lampy. Chciałem powiedzieć, że tam, gdzie nie mają, to tyle tak znowu otworu, żeby tam załóżmy lampy i część, co nie brakuje, to nie mają w ogóle. Nie znam, no, nie wiem. Natomiast tak jak pani tutaj mówi, że na trzech słupach nie ma w ogóle lamp, tam będzie troszeczkę drożej, bo tam nie ma tego piątego kabla, tak zwanego pilota, trzeba to założyć. Nie wiem, czy nie będzie jeszcze potrzebna jest zgoda i taka cała dokumentacja ze strony energetyki, bo nieraz to jest potrzebne. Także musimy to rozpoznać sytuację. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że tutaj akurat nie ma nikogo w udziale administracyjnym, bo jest ulica Świerkowa i tam też, tak jak Pani mówi, przychodzą od kilku lat do niej, zawsze im odmawiam. Bo tam by kosztowało to, szacowaliśmy rok czy dwa lata temu, około 30 tysięcy złotych. Założenie, legalizacja tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Więc stoimy przed taką skalą problemem. To, że ja od razu nie mówię, że ktoś mówi, że chce, zakładamy. To są takie no i po prostu musimy na razie zinwentaryzować sprawę. Ile to? No będzie kosztowało. Po prostu musimy takie rzeczy wiedzieć. Ale jak drugi nie do miejsca, to będzie może się produkować. Rok, dwa, trzy, to będzie kosztować. A może się uda, więc to będzie. Mieli te sprawy posiedzenia rozrysowane na drodze i spotkamy się za jakiś czas i Państwu przedstawimy. Dobrze, tak.
jadę dopiero na tutaj przedstawię, co ja kosztorys jakiś tam, tak? Panie, ale główna uchwała jest pod kątem podjęta, że przeznaczamy fundusze sołeckie na. Ale pani się nie zapytała, czy są jakieś inne wnioski pani sołtys, a trzeba się zapytać. Wszyscy są głodni za tym. Było mówione, że pytałam przecież, czy co, ja propozycję swoją składałam. Pytałam się, prosiłam w sali, że nie jesteśmy za światem. Wszyscy jesteśmy za światem. Więc tego proszę, proszę was serdecznie. Proszę. Ja pytałam pani, czy się tam nie czuł. No wobec tego wyczę państwa, że proszę bardzo, czy są jakieś wnioski inne niż to, co dyskutowaliśmy na temat korzystania funduszu przysłowiowego. Bardzo proszę o podniesienie. Panie wójcie, ja się trzeba spytać te solary także. Ale to proszę pana, ale ja proszę. Nie skończyliście. Nie skończyliśmy. Proszę o zabieranie głosu w sprawach urzędów. To skończyły się wnioski. A szczególna moja prośba teraz jeszcze.
tak, bo tamte były składane, to co? Tak. Tamte były składane, to ja nie wiem. Złożyłeś to za późno. Szanowni Państwo, chcieliby już tak zobaczyć. No. W ogóle tam to, co było zrobione wcześniej, tak. To wnioski były pierwsze składane w 2010 roku. Później się rozpatrywali do marszałka i byśmy się znaleźli na liście tego. Zabrakło nam pieniędzy na pierwszy rzecz. Czekaliśmy aż do oszczędności, czyli z tych poszczególnych inwestycji, na które pieniądze zostały przyznane. Które zostawało. Także na wiosnę 14 roku z nami marszałek mógł podpisać do gminy. I były podpisywane umowy mieszkańca. Rzecz ciekawa, bo tak, o ile w 2010 roku z gminy Brańszczyk ponad 500 mieszkańców, właścicieli gospodarstw domowych chciało solary. A później nie wiem dlaczego, ale się zrobiło z tego wszystko. Tylko 300. I myśmy rozpoczęli jako gmina taką akcję, żeby było więcej, bo ten projekt robiliśmy wspólnie z gminą Sołmianka i gminą Zatora. I ten wniosek, który był złożony w 2010 roku, to opiewał na około 1000 solarów. Nasze 500 plus Sołmianka plus Zator. A to się okazało, że nie wiadomo dlaczego, ale dlatego, że chodzili niektórzy po gminie i ludzi zrażali do tego projektu. No to niedobre, że się usuwa, że to szkodne, że też nie żarło energię, mówią brzydko i tak dalej, i tak dalej. I w naszej gminie zostało tu 300. I tak, skoro marszałek nam dał pieniądze na prawie 1000, to zrobiliśmy taką akcję poprzez sołtysów, poprzez radnych, poprzez proboszczów także. I doszło do tego, że ten finalny projekt, który był zrobiony, objął tylko 408 czy 406 mieszkańców gminy Brańszczyk. Bo więcej nie chciało. Tu się dało uwieść tam komuś, że to niedobre i tak dalej, i tak dalej. I ten projekt solarny polegał na tym, że nie można było w trakcie inwestycji dopisywać nowych chęt. I nawet jeżeli w tamtym roku ktoś składał wniosek, to i tak nie mógł być ten wniosek rozpatrzony. Bo projekt na to nie zezwala. Także jeżeli pan nawet ten wniosek złożył w tamtym roku, to już pan nie mógł być tych solarów założony. I teraz w tym roku znowu, do końca września, będzie nabór znowu na instalacje solarne, fotowoltaiczne i tak dalej. Związane oczywiście z ochroną przyrody w ten sposób pojmowane. Z tym, że na całe województwo mazowieckie jest przeznaczonych tylko 41 milionów złotych. To jest malutka suma. To dla nas znaczy. I teraz patrząc tylko na powiat Wyszkowski, jest 6 dni i tak, Wyszków chce, Sołmianka długo z nami też chce, Rząsin chce, Długosiogło chce, Zabrodzie chce, wszyscy chcą. Także tych 41 będzie zabrakło dla samego powiatu Wyszkowskiego. Także, no, wniosek będzie składany znowu przez te 3 dni. Dlaczego przez 3 dni? Bo się okazuje, że każdy wniosek później jest punktowany. Natomiast jeżeli jest partnerstwo, tak zwane 3 dni, mamy dodatkowe 3 punkty. I ten wniosek złożymy. Ale nie chcę Państwu obiecywać, bo szanse naprawdę są niewielkie. Natomiast to tak jak poprzednio, tak i teraz ten wniosek będziemy składali, będziemy się starali o uzyskanie tego finansowania. Ja tylko chciałbym Państwu powiedzieć, że szkoda, że mieszkańcy nie, no przynajmniej nie wyrazili chęci w takiej ilości, jak to było w 2010 roku. Bo około 100 mieszkańców mogło uzyskać. Nie było chęci, nie było chęci, niestety. Przykro to, musisz, ale tak. Także poczekajmy i zobaczymy. Sprawa jest taka. Wiele osób nie wie, w którym miejscu. Od Poręby, jak się dojeżdża do Łużyna.
tam, gdzie nie droga asfaltowa, jest bezpieczeństwem, prawda? Tam ci tam wyprzanie idzie do tak, tak. Znak czerwony i jeszcze jeden znak informujący, że jest poręba tam, żeby się ci, co jadą od Warszawy, od Białegostoku, nie mylili, nie jechali do prosto, a do roku nie dojadą, jechali do poręby. I tu poręby, żeby ustawić zielony informacyjny znak poręba i tam 694 nawet namalować to drogie. Taki żółty znaczek jeszcze na końcu. Tak jak w Korzynie jest S8, prawda? Ja jestem Warszawa, bo się mylili, tak samo byśmy tutaj chcieli to. Bo ja autobusy jadą do końca i po co mają tam jechać i dla nich kłopot i to wszystko. Szczególnie w piątki, nie? No już nie ważne, kiedy, ale nie wiem. Kiedy ja się powiedziałam, nie można tu. Jeszcze znowu chcesz jeszcze, a nie no proszę. Czyli przy tym, tu przy tym czytanku, można jak to zdjęcie, bo proszę postawić, jak będzie to. Ludzkie pojęcie przechodzi na wszystkie. Żeby sołtysowa zawsze koleś... Żeby sołtysowa i skrępować nie ma. Powiem tak, ten kosz... A to jest malutki, to jest co? On jest wystarczający, bo ten kosz to jest na podróżny. Ale jeżeli to ile przychodzi śmieci, to nie ma. Jeżeli ktoś wsiada, skończy się, skończy się bardziej rosną, wyrzuca paczki. Jeżeli nie cukierka, wyrzuca tam papierek. Natomiast ten kosz nie jest po to, żeby ktoś przychodził i wyrzucał śmieci z domu czy skądkolwiek. Ale to działkowicze nie będzie śmieci, nie ma. Wyjadę, ale... Wie pan, ja widziałem jedną rzecz. Przepraszam, że panu przerywam. Ja widziałem tam śmieci leżące w węzełkach. Ktoś przychodził z domu. Jeżeli postawili dwa razy taki kosz, będzie jeżeli postawili kontener, on też się zapewni. Ale tu mam taki kosz. Niedziela, to jest to wszystko. No ale powiem, niech nawet nie to. No, jak to piecie wybalają, potwierdzają. Szkoda, że nie zdążyłam zrobić. Nie, nie, nie. Tak, nie jest właśnie. Tam są skorupki od jajek, tam są papierosy, tam są obiekty. Ja nie sądzę, żeby to nasi mieszkańcy, może to Kowicze, jeżeli można, z takim zapytaniem. Czy jest możliwość, żeby przeanalizować wszystkich działkowiczów, czy mają zawarte umowy na... Nie można nic takiego zrobić. Żeby jakoś tak, aha, bo wiem, że są działkowicze, którzy biorą ze sobą do Warszawy i a wiadomo, czy biorą do Warszawy, mówią, że ale za mało. A poza tym, no, mieszkańcy działek niejednokrotnie wymienili
rozmawiamy, nie zgadzają się na pracę miesiączki, to co tydzień. A jak to było? Ponieważ ta droga tam była zrobiona, nie wiem, czy to mówię, ale troszkę nie służyła. I ta droga była świetnie nam nasypana, wszystko świetnie, bez utwardzone jest bardzo dużo lepiej, z tego powodu bardzo dziękujemy. Tylko, że tak, było to nasypane tłucznie, prawda? I później było posypane, nie wiem czy, jest niesamowite, tak się kurzy niesamowicie, że ja nie wiem, co to jest za piach, ale to po prostu tak się wzbija w powietrze, jakbyśmy jechali w jakimś cemencie, nie wiem po czym, no nie wiem, czy się jedzie szybko, czy się jedzie wolno, to są tłumany kurzu, po prostu. I mam takie zapytanie, bo mówię, droga się poprawiła na tyle. Jest to taka droga dojazdowa do rzeki Bóg. Ja wiem, że na to nie ma środków finansowych i my dziękujemy za to, co było zrobione. Natomiast bardzo dużo jeździ tam ciągników. Tą drogę systematycznie jest taka tara. Nie wiem, kto tam chodzi w tą stronę, to widzi. Ona jest wyrównana raz tam w roku, powiedzmy. Później jadą ciągniki, samochody, wędkarze. Dużo jest ta droga użytkowana. Można by było powiedzieć, że chyba najwięcej z tych dróg tutaj takich, czy tam Łąki, czy może tam do ludzi, do Ziołkowiczów innych, prawda? Więc ten ciężki sprzęt bardzo to drogę niszczy. I nie wiem, czy są jakieś możliwości do pozyskania z jakichś tam środków, nie wiem, bo ja nie wiem z jakich środków, czy istnieje możliwość kiedykolwiek w życiu, żeby ta droga była w jakiś inny sposób utwardzona i poprawiona, czy to tak już my musimy z tym do końca swoich dni? Znaczy nie wiem, ja po prostu tylko zapytuję, o czym ja myślę, tylko mówię, jest niesamowicie, no nie wiem, kto tam jeździ, to wie mniej więcej, jak ta droga wygląda. Naprawdę, tłumany kurzu unoszą się, ogromne. Natomiast te ciągniki, które jeżdżą, to na wierzchni rozumie pan, ona jest po prostu taleczka, tak? Wszelko ciągniki tłoczą to. Nie, tam do, na budowie, nie znajdzie, to nie jest tego asfaltu i tam się dojeżdża do tego drugiego asfaltu. Tam tak samo jest, jest przerwy, mama i przerwy tak jedzie. A myślę, że ona jest duża, to też szczerze jest cieńszą jedną. I to jest tak, ma spany, jest zasypany, ale jak jest woda, to znowu nam ta droga poszła w błąd i znowu zaczyna się robić łódka i znowu się narobić, że stoi woda. Tam kompania gdzieś i ogrodów jest przerwane, że tak powiem, tam siedzą sobie patyczki, bo droga wydrenowała. Przerwus jest zerwany i to po prostu zapada się i tam się robi ogromna dziura. To w tamtym roku, czy to kiedy była taka ta ogromna dziura wyrwana? Że tam była, nie wiem, do metrów na dwa, to była dziura wyrwana, ogromna. To było później zasypane, ale to na nowo ten przerwus, nie wiem, czy on osiadł. Mi ciężko powiedzieć. Tylko czy jest po prostu możliwość i szansa na pozyskanie jakichś środków. Ja nie wiem skąd. To z jakiejś ochrony środowiska, że ta droga dojazdowa do rzeki Bóg. Naprawdę tak jest ogrom ludzi, którzy jeżdżą w Łąki i korzystają. Nie tylko my, że my z tej drogi korzystamy, tylko ogromna ilość ludzi.